oznacza syn, znaczy tak, Dominus to jest pan. A przyznaję się, że powinien na wyprzódki powiedzieć, co to znaczy Dominik, ale Dominika to jest niedziela, dzień pański. I podejrzewam, powinienem to wiedzieć, proszę nie łączać, że on się urodził w niedzielę. A w każdym razie jest to no, Boży Syn, że tak powiem, w znaczeniu takim ziemskim, nie oczywiście Chrystusowym, tylko dar Boga. Tak myślę, że trzeba rozumieć. Ale to jest łacińskie, tak? No on wywodził się z Hiszpanii, natomiast Dominik, nie wiem jaką ma formę hiszpańską, natomiast jest to imię romańskie w każdym razie. No, romańskie, a źródło słów jest łacińskie. Aha, a ma jakieś odpowiednie jeszcze w innych kulturach? Tego nie wiem, ale myślę, że tak jak Jacek, to imię zaczyna funkcjonować samodzielnie, kiedy już raz się pojawi, w różny sposób, bo może funkcjonować dokładnie z tym samym rdzeniem i tym samym brzmieniem. Na przykład no Jacek jest trochę takim przykładem, bo Jacek prawdopodobnie wcale nie był Jackiem, tylko był Janem. Ale żywotopisarz tak trochę tego Jana na Hiacynta skręcił i się potem okazało, że to jest takie piękne imię i upowszechniło się we wszystkich językach świata. A Wojciech w innych językach jest Albertem albo Adalbertem, ponieważ na chrzcie miał Adalbert, a Wojciecha trudno wymówić w innych językach. No więc pogańskie imię stało się imieniem świętym w Polsce, a to święte powszechnym kościele się stało. No, takie są wędrówki. Bardzo proszę. Strzał w samo sedno. To cóż. No bis. Bis, no tak. To ja zaśpiewam taką piosenkę, którą już tutaj śpiewałem nie tak dawno. Jedną z tych młodszych, już nie do końca dominikańską, ale poproszę o współudział.